Cześć Krzysztof. Cześć Klaudia. Miło mi Cię widzieć po raz kolejny, już oficjalnie wiemy, halo tu Polsat, zawita do jesiennej ramówki. Powiedz mi halo. Halo. Halo Klaudia. Halo Krzysztof. Hej. Nowi prowadzący na antenie, oczywiście żartuję. Krzysztof, no gratulacje, kolejny program, kolejny tak naprawdę no, na czele z Tobą jako no, prowadzący. Ogromne wyzwanie, bo mamy dużą konkurencję, ale my się mega cieszymy, bo duża, mocna konkurencja to mocny program. Dlatego się bardzo z tego powodu cieszymy. Jak można powiedzieć, że jest jedno śniadanie w jednej stacji, drugie w drugiej, to my będzie brunch, czyli dużo bardziej wykwintna i bogatsza oferta właśnie u nas. Oficjalnie też Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski. Powitałem ich dzisiaj w rodzinie. Dokładnie. Ale Kasia już no, nie pierwszy raz tutaj będzie stąpać tak naprawdę po podłodze polsatowskiej, że tak powiem. Tak, robiliśmy już pięć edycji, jak oni śpiewają z Kasią, wiele festiwali. Razem pracowaliśmy w Polsat Cafe, także cieszę się, że Kasia wraca. Kasię lubię, mamy podobny vibe, będzie super. A myślisz, że Kasia przyjmie się dobrze publiczności? Myślę, że tak. Kasia jest bardzo lubiana, tak wynika z badań. No właśnie, powiem Ci, że tutaj jak tak się obserwuje social media, to można różne komentarze spotkać. O wiesz, komentarze komentarzami. Zależy na jakim profilu kto co komentuje. Też nie można tak patrzeć na komentarze. Jak ja czytałem, to bardzo pozytywne. No i to najważniejsze. To kwestia wyboru, który się czyta. Dokładnie. Krzysztof, no ja też tak muszę Ciebie zapytać, bo już no, miesiąc z miesiąca, tak naprawdę, no Dzidziuś już rośnie, niedługo pojawi się na świecie. Jak te przygotowania trwają ze strony ojca, który no, ma obowiązków teraz, nie powiem ile. Dużo rzeczywiście, ale no, tata ma otwarte serce i czeka z ogromnymi emocjami na swoje nowe dziecko. Borysek także. Bardzo chce mieć brata lub siostrę i my go pytamy, czy chcesz mieć. On tak, wtedy przytula się do brzuszka, więc także wszyscy oczekujemy już niedługo. Ale Wy już znacie płeć, prawda? Znamy, ale nie mówimy. Och, no to szkoda, już myślałam, że będę miała jakiś smaczek. Że show news będzie smaczek. No, znamy oczywiście. No, ale będziesz zadowolony po raz kolejny. Bo może teraz będzie córeczka, no kto wie. A zobacz, tak do skutku należy próbować, tak? No kto wie, bo może do skutku. Ale chciałbyś mieć teraz córkę? O, no wiadomo, tak. No mam trzech synów, super, ale tak samo się będziemy cieszyli z chłopca, jak i z dziewczynki. Ale niewątpliwie wychowanie dziewczynki byłoby nowym wyzwaniem. No mówią, że córeczka to zawsze oczko w głowie taty. No ale chłopaki też, także tam tą miłość będziemy rozdzielać porówno. No to powiem Ci, że taki masz podejście w sumie normalne, bo większość mężczyzn, jak się rodzi córka, to już jest, wiesz, ja zabiję za moją córkę. No, coś w tym jest, no. Wiadomo, że zawsze bronimy swoje dzieciaki, żeby nic się im złego nie stało, czy w życiu, czy na placu zabaw. Jeszcze muszę Ciebie zapytać, bo Taniec z Gwiazdami też ma nowe gwiazdy. I Filip Bobek, którego dawno nie było w ogóle nigdzie w telewizji. No, dzwoniliśmy do Filipa kilka lat. No właśnie, i w końcu się zdecydował. I no, to jest tak czasami, że przychodzi taki moment, że mówisz tak, mimo swoich zajętości powiedział nam tak. No, prawie przy każdej edycji mówimy, Filip wystąpił w Tańcu z Gwiazdami, a to, mówi, czuję, że jestem gotowy. Poczuł tą gotowość i jest Maciek Zakościelny także u nas. No właśnie, a Krzysztof, a Ty byś sam zatańczył? Ja dlatego prowadzę ten program, żeby w nim nie tańczyć. No a gdyby była taka propozycja, Krzysztof, dzisiaj, teraz nie będziesz prowadzącym, teraz zatańczysz i co? Nie, dlatego, że jestem osobą, którą wyrzucono z kursu tańca. Kiedyś jest taka stara szkoła tańca w Warszawie, 100 lat tradycji. Zapisałem się do tej szkoły, opłaciłem pierwszy semestr, niestety po trzecim zajęciach przyszedł właściciel, oddał mi pieniądze i powiedział, panie Krzysztofie, jest pan pierwszym w stuletniej historii naszej szkoły, któremu nie możemy pomóc. Ale także no tylko Ibis Dance. Ja Ci jeszcze muszę powiedzieć jedno i tak sobie zadać pytanie, bo powiem Ci, że ludzie mnie się pytają, ej, Ty rozmawiałaś z Krzysztofem Ibiszem na żywo, on jest taki jak na zdjęciach? No właśnie, jaki on jest? No taki jak na zdjęciach. A czyli jednak jestem taki? No i teraz musisz powiedzieć ludziom, że tutaj face-upa nie ma. A, nie no, tak jak na zdjęciach, no taki jestem po prostu. I piękny uśmiech. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Czekamy na Halo tu Polsat, który już startuje. Tak, Halo tu Polsat startujemy w ostatni weekend sierpnia. Czyli pierwszy. Piątek. 30. Tak, no i moja para z Pauliną będzie Państwa miała przyjemność powitać w ten dzień. Którą już znamy z Tańca z Gwiazdami. Tak jest, dziękuję, pozdrawiam. Dzięki bardzo, Krzysztof, trzymam kciuki i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Dzięki bardzo. Halo. Halo, tu Show News. Tu Show News, cześć. Dzięki bardzo. Dzięki.